50-lecie obchodzi Szkoła Podstawowa imienia Wacławy Matusiak w Brzeźniu w powiecie sieradzkim. Półwiecze świętowano w minioną sobotę podczas pikniku rodzinnego. Do zabawy dla dzieci, rodziców i gości pikniku grała orkiestra Dęta, występował miejscowy chór i oczywiście uczniowie zacnej jubilatki. Półwiecze szkoły pokazano na okolicznościowej wystawie. Dla potomnych wkopano kapsułę czasu. Myślę, że pomysł to jest bardzo dobry. To był taki wspólny nasz z panią dyrektor, ta kapsuła czasu, tak żeby ci młodzi ludzie też mieli takie wspomnienie i kiedyś tam mogli sobie odtworzyć. Naprawdę jest sympatycznie, że jest tak dużo osób. Jestem pod wrażeniem, że tyle osób zaangażowało się w organizację tego festynu. No, duże słowa podziękowania dla wszystkich, którzy się zaangażowali. Dla uczestników zabawy była też dobra wiadomość. Bardzo cieszymy się, że będziemy realizować taki projekt, jak duża hala gimnastyczna tutaj z przeznaczeniem oczywiście dla tego zespołu szkolno-przedszkolnego, ale również z przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców gminy Brzeźnia. Oczywiście udało się pozyskać duże dofinansowanie z Polskiego Ładu, bo 5 milionów, teraz jeszcze złożyliśmy kolejny wniosek do Sportowej Polski. Jesteśmy po wszystkich, że tak powiem, wstępnych ocenach, natomiast no, czekamy na rozstrzygnięcie pana ministra. Cieszymy się bardzo. Wśród gości pikniku byli parlamentarzyści Paweł Rychlik i Piotr Polak. Prezentowali się strażacy, policjanci, ale także lokalni twórcy. Myślę, że dzisiejszy festyn, 50-lecie szkoły w Brzeźniu, to doskonała okazja do spotkań, doskonała okazja do wspomnień. Jest to okazja do spędzenia rodzinnego czasu. Jak widzimy, są atrakcje i dla młodszych, i dla starszych. Jest gastronomia, są występy i są twórcy lokalni, w gronie których się znalazłam. Dlatego jest mi bardzo przyjemnie, że zostałam zaproszona i mogę swoją twórczość dzisiaj prezentować. Były smakołyki przygotowane przez koła gospodyń i rodziców, no i dobra zabawa dla dzieci. Fajnie. Bardzo fajnie. Miło, ładnie, fajnie. Chyba najbardziej podobają się mi alpaki, bo są takie mięciutkie. Tak, i alpaki, takie malutkie. I warsztaty te do malowania.